Zakład Mechaniki Elektromechaniki Samochodowej Piotr Musz, Kraśnik, ulica Podleska 6. W piątek 23 września w Kraśnickim Oddziale Lubelskiego Archiwum Państwowego przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 2 odbyła się konferencja naukowa. Konferencję pod tytułem Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku – Ludzie, fakty, źródła 1944-1956 zorganizowano we współpracy z Katedrą Historii Najnowszej Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Patronat nad konferencją objęło starostwo powiatowe w Kraśniku. To nie pierwsza konferencja traktująca o nie tak odległych od dzisiejszych czasów latach. I to nie pierwsza konferencja, która ma właśnie na celu odsłanianie tych kart historii, które mimo tego, że niezbyt odległe, to jednak przez lata zakłamania zostały zafałszowane. Konferencję poprowadził profesor Ryszard Polak. Jako pierwszy głos zabrał profesor doktor habilitowany Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pan Mirosław Piotrowski. Zostałem poproszony o wprowadzenie do tematu, czyli powiedzenie kilka słów na temat genezy aparatu bezpieczeństwa na ziemiach polskich. Wygłoszone referaty dotyczyły m.in. powstania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku, ludzi, którzy go tworzyli, oraz działalności aparatu bezpieczeństwa wobec duchowieństwa Kościoła katolickiego. Wykładem towarzyszyła wystawa pod tytułem Nadzieja, walka o Kościół Kraśnika Fabrycznego oraz promocja książek związanych z tematyką konferencji. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół nr 2 imienia Mikołaja Reja w Kraśniku. Zorganizowana przez Archiwum Państwowe konferencja jest bardzo ważna. Bardzo ważna nie tylko dla świadków tamtych wydarzeń, ale przede wszystkim dla młodzieży, która uczestnicząc w konferencji może dowiedzieć się o tych trudnych i bolesnych dla społeczności naszego powiatu. Tego typu spotkania są bardzo ważne nie tylko dla młodzieży, ale również dla ludzi żyjących w okresie powojennym.